Tą najważniejszą kwestią, którą pragnę Państwu zakomunikować, jest odbycie rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Czy pan prezes deklarował, że nowa piątka... Kiedy decyzja? Kiedy decyzja ostateczna? Znaczy, no, zechcę odbyć w najbliższym czasie, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się uda, czy w najbliższym czasie, kolejną rozmowę z panem prezesem Kaczyńskim. Natomiast na tę chwilę chcę powiedzieć, że to było spotkanie potrzebne. Szkoda, że to spotkanie nie odbyło się w maju, czy w miesiącach letnich, ale chcę bardzo podziękować panu prezesowi za możliwość spotkania, rozmowy, wymiany poglądów. To była pierwsza rozmowa. Czy czuje się pan złamany? Wczoraj mówił pan zupełnie inaczej, dzisiaj można odnieść wrażenie, że to nie ma pan o to chodzi. Inne. Czy został pan złamany? Nie, natomiast chodzi o to, że dla dobra sprawy, dla dobra stanu prawnego, jak również racji nadrzędnych stabilizacji kadencji, rozmowa będzie kontynuowana. Ale wczoraj też wiadomo było o kadencji, nic się nie zmieniło od wczoraj. Natomiast tutaj kwestia jest taka, że cieszę się, że doszło do tej rozmowy, wymiany poglądów i to jest zasadnicza, z tym, że rozmowa nie została zakończona. W jakiej atmosferze pan... W atmosferze? W atmosferze przyjaznej, przecież znamy się prawie 30 lat. Mhm. A usłyszał pan jakieś groźby? Nie.